Spotkania i prelekcje m.in. z podróżnikami, wykładowcami i przewodnikami. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej ruszył klub Kulturysta na Ziemi Kłodzkiej. Pomysł powstał pewnego dnia, kiedy to Mariusz Grudzień, nasz bystrzyczanin, człowiek, który z pasją podchodzi do swojego zawodu, a jest ratownikiem górskim, podczas wyprawy na Broad Peak uratowali ze swoją ekipą człowieka. I Mariusz postanowił opowiedzieć o tym, zapraszając ludzi z regionu w ramach właśnie tego przedsięwzięcia Kulturysta na ziemi kłodzkiej, na ziemi bystrzyckiej. Chcieliśmy pokazać przede wszystkim ludzi stąd, ludzi z pasją, którzy wyszli w większy świat, ale wracają tutaj i dzielą się swoimi sukcesami. Działalność klubu polegała będzie na tym, że będziemy regularnie, cyklicznie zapraszać podróżników, osoby związane z turystyką tutaj do nas, do naszej bystrzyckiej sali widowiskowej, naszego ośrodka kultury, żeby przedstawić naszym mieszkańcom gminy podróżników, osoby związane z turystyką. Ziemia Kłodzka to region niezwykle malowniczy. Kolejne pokolenia wychowujące się na tym terenie powinny znać swoją małą ojczyznę i utożsamiać się z miejscem, w którym się wychowały. Kulturysta to działanie skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Do udziału w pierwszym spotkaniu zaproszono Bolesława Grabowskiego, który opowiadał o swojej afrykańskiej przygodzie w Etiopii. Ja to traktuję nie jako występ, tylko jako lekcję. Zawsze jako lekcję, ponieważ ja byłem też na uczycielem geografii w gimnazjum. Poza tym byłem doradcą metodyczny w WOM Opolo, organizowałem konkursy geograficzne, jestem w ogóle ze szkołą związany, to zawsze staram się wybrać te elementy do prezentacji, żeby to było zgodne z programem, żeby to poszerzało. A poza tym staram się do tych młodych dotrzeć, żeby rozbudzić zainteresowanie w nich, bo ja byłem zawsze zainteresowany geografią, zawsze chodziłem za atlasem. Tam była taka historia, opowiadała mi młoda dziewczyna, która dostała butelkę po Coca-Coli, nawet dwie butelki i zaczęła się cieszyć, zaczęła tańczyć. Ja w tym momencie chciałem jej zdjęcie zrobić, wyciągnąłem aparat, ona jak zobaczyła ten aparat, to się zrobiła taka poważna. Także ja myślę, że czy taka historia kobiety, która mówiła, że jeżeli dzieci jedzą raz dziennie, to jest bardzo dobrze, to jest super, no nie jak jedzą co drugi dzień, no to też można wytrzymać, a co trzeci dzień to już jest problem. Także ja myślę, że człowiek po takich podróżach docenia to, co ma w naszym kraju, no nie? Bo bieda biedzie nie jest równa. Ja wiem, że też ludzie w Polsce mają problemy. Ja nie jestem człowiekiem z Księżyca, no nie? Ale jednak te problemy, te afrykańskie, to są takie egzystencjonalne, no nie? Takie, które... A co panu dają podróże? Wie pani co dają? Ja tak prawdę mówiąc, zresztą ja myślę, że moja żona też o tym wie, że ja po prostu żyję podróżami. Już mam następną podróż, już na następną. Zresztą żona widzi, co ja czytam, czym się interesuje, jaki rejon mnie interesuje, chociaż nie zawsze było tak, że to, co planowałem, mi wychodziło, bo na przykład do Japonii zostałem zaproszony na weselu. Było wesele i pani młoda zaprosiła nas do Japonii. No i trudno było odmówić pani młodej, także byliśmy w Japonii. Powiedzieć, jak Ci się podobało spotkanie? Było bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o Etiopii, jej ludności, o tym, w jaki sposób żyją, czym się zajmują i... Warto organizować takie spotkania? Tak, myślę, że tak. Było całkiem ciekawie, dużo rzeczy nowych się dowiedzieliśmy, także podobało nam się. Oprócz prelekcji w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury planowane są również spotkania plenerowe.